Cześć Marcinie. Wiesz co, bo kurczę, dzwoniłem do Kasiusza. No. No i on tak się wypowiedział dosyć mocno. Nie wiedziałem, że aż tak. Na temat twojego filmu. No, co powiedział? Kurde, no. Nie chcę tak ci bezpośrednio tutaj mówić. No mów, co powiedział, spokojnie. Ja wiem, że to nie ty, tylko on. No dobra, no powiedział, żebyś nie pierdolił głupot. Nikola rozbiera się na live, zapraszam na. Bo wcześniej chciałeś walczyć w MMA z Rzoskiem, w boksie z Rzoskiem i z kimś jeszcze w boksie, a nagle teraz też w MMA walczyć z nim. No tak, ale od września trenuję MMA i teraz już walczę tylko w MMA. Właśnie o to chodzi. Znaczy no ja ogólnie też chciałem, żeby tutaj walki były tylko w MMA. Nie, znaczy powiedz tak, Wojtek, to musi być MMA, bo ja mówię, bo oni tam mówią, że co ja gadam, że nie mam zdrowia na bok, na ten Wojtek, tak między nami. Ja od razu 3 dni po walce z Bestią idę operować drugi bark, wiesz, prawie już doszedł do siebie właściwie, jest to tam no tak na 85%, cieszę się bardzo, natomiast lewy to ja mam kompletny wrak, chodzi o to, że ja nie mam już barków, żeby tylko napierdalać ciosy. Ja, MMA jest dla mnie na dzisiaj dużo wygodniejsze, bo ja się mogę przewrócić, bo ja się mogę poprzepychać, ja nie muszę cały czas napierdalać tym barkami, rozumiesz? I więc to nie jest tak, że ja sobie jakieś tam wymyślam bzdury, tylko ja naprawdę już po prostu nie mam zdrowia. A w MMA mi dzisiaj pasuje zajebiście, no. Kumam. No nie, no na pewno tam można... Ale powiedz mi teraz tak, Wojtek, bo teraz bo gadamy prywatnie, czy coś... Nie, na live jesteś, mówiłem ci. Dobra, ja nie wiedziałem, że jestem na live. Dobra, no to przynajmniej macie moją szczerą wypowiedź na temat tego, co się dzieje. Nie wiedziałem, że jestem na live, powiedziałem ci szczerze, odczepna jak to wygląda. Nie, przepraszam, nie wiedziałem, bo tak to bym o operacji nic nie mówił. Ale chuj, no poszło. Przepraszam. Nic nie ten, dobra, mniejsza z tym. Jest wszystko w porządku. Nie, no jest wszystko w porządku, no tylko 2600 osób nas ogląda. To co? Tylko 2600 osób nas ogląda. No nie, trochę mnie wypuściłeś, Wojtek, ja nie wiedziałem, że to jest jakiś live, kurde bole. A mówiłem ci, że na live, a może nie dobra, mówiłem? Nie, ale to spokojnie. Nie, no nie, dobra, nie widocznie już czułem, bo ja jestem jeszcze przygłuszony, bo ja po treningu jestem. No, ja wiem jak jest, no bo ja jestem tak zmęczony ostatnimi czasy po treningach, że ledwo żyję, nie? Wracam do chaty i kurde, no nawet dzisiaj dobra, jestem to, taki, wiesz... To żeby tylko podsumować. Ja o żadnych kontuzjach już w ogóle ani słowa się nie wypowiadam, ani słowa. I tyle w temacie, gdybym nie wiedział, że nie gadamy nieprywatnie, to bym w ogóle tego wątku nie poruszył i to koniec w tym temacie. Dobra? Jakby tego tematu nie ma. Jasne. A co chciałem jeszcze tylko powiedzieć? Kas już zaproponował, żebyś... Bo ile teraz ważysz? 115. No to nie, to w ogóle jest abstrakcja. No ale nie, ale poczekaj. Kasiusz, jeżeli naprawdę chce walczyć, no to musi walczyć w MMA i musi walczyć w kategorii Open. Jak ja chciałem walczyć z Pudzianem, to nie mówiłem Pudzianowi, że ma ważyć 100 tak jak ja, tylko Pudzian ważył 143. Więc nie wygłupiajmy się. No, a jeżeli nie ma ochoty takich warunków, jakby... To nie są żadne warunki, no to są obiektywna sytuacja, tak wygląda, że ja tyle ważę i obiektywnie wygląda tak, że ja ty no w sumie Kasiusz ciebie wyzywa, nie? Do walki. Zresztą nie ja Kasiusza wyzywam, tylko Kasiusz mnie, no. Jeżeli się chce ze mną bić, no to ja nie mam z tym problemu, no. Ale ja nie będę się kurwa głodził i nie będę teraz trenował boksu, bo ja już boks zakończyłem. Dla mnie lepiej jest na dzisiaj dużo trenować sobie MMA i bardzo się z tego cieszę, że przynajmniej to MMA mi zostało, no. No tak. Ja też cieszę, że dołączyłeś do naszej federacji. No i no. Myślę, że walka w MMA twoja z Kasiuszem. Ja tylko tak szybko powiem, że to chodzi o to jeszcze tylko o tej operacji, że tak mówię, no nie wiedziałem, że jesteśmy na live. No ale ludzie to normalna rzecz, no co? 3 dni po walce na tą operację, żeby być gotowym na październik. No i dlatego, po prostu dlatego. No to idealnie, będziesz miał czas, bo... A jeżeli ta ręka lewa dojdzie mi tak jak prawa mi teraz doszła do siebie, co jeszcze parę miesięcy temu nie wierzyłem, to no to jeszcze kurwa parę walk stoczymy, no. To jeszcze parę walk stoczymy, jeszcze paru wybijemy tam. Kozak, no to jeszcze dzięki wielkie za fajną rozmowę i trzymaj się i do zobaczenia. Na razie, hej. Na razie, cześć. No kurde, zawsze mówię, ale chyba powiedziałem o live'ie, tylko może tak na wariata.